przypominam sobie, że został u nas do Michniewa przyjęty leśniczy, nowy leśniczy. Podał polskie nazwisko, nie pamiętam tego nazwiska. Miał żonę i siostra żony była. Ta żona mówiła dużo po niemiecku. Ten leśniczy mówił po polsku. Czy umiał po niemiecku, czy nie, to nie wiem. Tylko w każdym bądź razie troszeczkę nasza młodzież nie miała zaufania do tego człowieka, do tego leśniczego. On pracując tutaj u nas na leśniczówce, zaczął się interesować młodzieżą chłopców, męską. I słyszeliśmy, wiedzieliśmy o tym, że będzie robił listę, których wysłać na roboty do Niemiec. Coś z tym takim właśnie było. Nie, może się źle wysławiam w tym wypadku, ale to on to miał to zorganizować, bo już mówił do chłopców, żeby pojadą na roboty do Niemiec. Taki przypadek, że, a może to specjalnie, został postrzelony ten leśniczy. Został postrzelony i nie wiem tylko, jak się dostał do moich rodziców, do mieszkania. Był ranny. Trzeba było szybciutko lekarza, więc tego lekarza Suchednia właśnie zdobyli. Brat jeden na leśniczówkę do telefonu, czy jak się to stało, że właśnie przyjechał lekarz. Bo był ranny. Nie, to był mężczyzna, nie wiem, co on miał, czy bok, czy coś był. W każdym razie moja mama z wodą chodziła, wynosiła, przynosiła do pokoju, lekarz był. Został, a dlaczego? Właśnie o tych chłopców, żeby tak. Później to taka właśnie była opinia, że właśnie o tych, tą młodzież, którą chciał wysłać obowiązkowo do Niemiec. W każdym razie to jego lekarz wysłał pogotowie i odesłali go do Kielc, do szpitala. To był taki początek, który dawał dużo do myślenia, ale nie wiemy, czy to było prawdę. Chodziło o to, że podejrzewaliście, to było przed tym naszym wypadkiem, przed tym zajściem, które nastało. A jeżeli chodzi o samą tą tragedię taką moją, którą ja przeżyłam. To był dzień pogodny. Moja mama zauważyła, że są jacyś ludzie, kręcują się na łąkach tamcie. I przyszła do tatusia i mówi: Romku, co jacyś ludzie tutaj są? Ale to była taka szarówka jeszcze. A tatuś mój patrzy, mówi, to nie ludzie, to jest wojsko, to są Niemcy. Ja wtedy do mamy, mamo, idziemy do szuflady Władka, mojego brata. Braci nie było wtedy w domu. W tym czasie w tych pokojach nie byli. I mówię, idziemy do Władka, do brata, do szuflady. Powiedziałam, że dostał laurkę na imieniu 27 czerwca. I wiedziałam, co to za laurka jest. Mówię, jeżeli ona jest w szufladzie jeszcze, to muszę ją zlikwidować, tą laurkę. I rzeczywiście, kiedy wyciągnąłem, moja mama sięgnęła tak niżej pod jakieś tam papiery, ta laurka była z tym godłem polskim, była dedykacja. I to żeśmy szybko do tego i spaliłyśmy to. To taki był u nas ranek, samego rana. A jaka była ta dedykacja? Co było napisane? To były napisane życzenia. Jakie? Życzenia dla, nie pamiętam słów, to było króciutko tylko dla naszego dowódcy, czy coś Władysława. To były tylko takie słowa, nic więcej nie było. Coś jeszcze było, ale to takie delikatne coś. Coś tam takie może na temat dziewczyny. I myśmy to porwały i do pieca. Mój brat Władysław Malinowski był dowódcą oddziału AK,
To byli młodzi chłopcy, należeli do tej organizacji. Ile on miał wtedy lat? Słucham? Ile on miał wtedy lat? 27. Ale jeszcze, ja się pogrzebałam jeszcze w drugiej szufladce, bo wiedzieliśmy, że jeżeli Niemcy już są na polach, to znaczy, że coś się tam dzieje. Był jeszcze godło Polski takiej wielkości. Na przedoczystym papierze, więc to też poszło do ognia i nic więcej takiego. Ale w kąciku przy piecu stała, tylko w tej chwili, dubeltówka czy karabin. Mój ojciec był gajowym. Gajowy Lasów Państwowych to byli tacy. Był dobrym strzelcem. I wyjeżdżał często na polowania. A często bardzo z takim leśniczym. I podarłyście panie tą laurkę? Tak, wzniesiemy tą laurkę, wzniesiemy to. I w tej chwili, to nie w tej chwili, bo to było jeszcze, to była szarówka, to było dosyć do dnia wcześniej. Nie, a później, no to już Tatuś też na nogach, chłopcy, moi bracia na nogach. I weszli Niemcy, weszli, a przy piecu stoi dubeltówka. No wtedy wyciąga legitymację, że ma na to zezwolenie, bo jedzie na polowania. W tym czasie, właśnie jeszcze może wcześniej, to u nas na Błonce, przed domem, było może Niemców, może 100. Było śniadanie. To było śniadanie. Wtedy mieli oni, ci wojskowie, odpoczywali tam. Mój tatuś wyszedł, bo poznał leśniczego z tego gozdu. Jokiel się nazywał, już nie przypomniałam. To się Jokiel nazywał. No z tego wyszedł do niego, bo chodziło o tą dubeltówkę, spotkali się, że o tą dubeltówkę. To znaczy, że może to było nawet na miejscu, to było w tym pokoju, bo mój tatuś miał na to dowód, a to był leśniczy, który był. Spotykali się często na polowaniach. Kiedy oni to zabrali, to wyszli, to byli już śniadanie i było tam. I mój tatuś z tym Joklem właśnie rozmawiał, że mój syn jeden pracuje w tym miejscu, określił, w lesie. No, jest tam zatrudniony i jeszcze nie wrócił. Ale może być, że wiedzieli, że syn jeden tam pracuje. Podał nazwisko i w ogóle z tym Joklem rozmawiał. I ten mi tatuś poszedł, z tym leśniczym poszli. Leśniczy poszedł, widzieliśmy, że poszedł usiadł na łące, tam było ich śniadanie. A tatuś był na moście, bo mój dom był duży, taki dość daleko od szosy takiej na wsi, w Michniewie właśnie. Więc ten Jokiel z moim tym ojcem poszedł. Jokiel widzimy przez okno, że usiadł gdzieś tam na łące, a tatuś zostawił na takim moście i tam było już kilka osób. Tam stało, aleśmy byli cywilni, bo tych żołnierzy było dosyć dużo. To było takie zamieszanie, ależmy byli dobrej myśli, że tego, że no nic nie widzieliśmy, co to będzie dalej. A moje później, kiedy po całej tragedii, to wiedzieliśmy, dlaczego mój tatuś poszedł. Otóż właśnie od tego mojego brata Zygmunta. Tośmy później wiedzieli. I kiedy mój ten tatuś zniknął później z oczu tego, bo samochody podjechały. Samochód podjechał. Nie było już tam tylu tych osób na tym moście, a Niemcy byli. Moja mama myśli sobie, ja pójdę do tego Jokla, do tego nadleśniczego, czy kimś on był, czym leśniczym. Zapytam, gdzie mój mąż jest, gdzie tego, brat mówi, mamu nie idź, zostań już tutaj. Jak na pewno jest wszystko w porządku. Niemcy szybciusieńko w posiadaniu, wszystkie zniknęli,
nie mamy, że samochody jeżdżą i tą drugą po ulicy, to widzimy, ale jest spokojnie. Ci bracia byli właśnie w domu. A później zapowiadali mi się, bo tak, no dymy, już się zaczęło, ale nie blisko nas, bo tu, gdzie myśmy mieszkali, to jest ta posesja, na której teraz siedzimy, tylko niżej, bo było tu. A samochody jeżdżą, widzieliśmy, jeżdżą samochody, najpierw jest Bredniowa, Skarżyska, a później w stronę przeciwną. Są dwa, trzy samochody. Nic, cichutko. Naraz strzały i dymy, i strzały, i dymy, i zaczęło się. Wtedy zginął właśnie ojciec mój. Tego pierwszego dnia. A jak poszedł do tego nadleśniczego, to już nie wrócił? Nie wrócił. Już nie wrócił. To pierwszy dzień się... Co z nim zrobił? Co się stało? Nie wiedzieliśmy, na razie żeśmy nie wiedzieli, dokąd Niemcy nie rozjechali się. Nigdy Niemców nie było. Były, bo nie ma ludzi. Nie było tych, co chodzą. Żeby ktoś coś... Było się głupio, pusto. Tyle pamiętam właśnie, że było tak jakoś spokojnie. Ale... Bo już Niemców nie ma, a ci ludzie się kręcą, chodzimy, dowiadujemy się, bo to dymy palą, bo się gdzieś tam kończy Mikniewa, bo jak widzicie Państwo, że to było zabici, byli stan tutaj z tej strony Mikniewa, nikt, tylko stan tej strony Mikniewa. No i tego, no to moich braci, czy jeden z tych braci, Gienek, to był właśnie młodszy, to poszedł tego, no zobaczyć co dalej, co słychać, to już wiemy, że tatuś zginął właśnie u takich Grabińskich. Ostatni, byli przywiezieni, ludzi zatrzymywali w lesie, a później przewieźli tych ludzi. Jedna młodzież, która się nadawała, niektóra młodzież, no ja się jąkam, rzeczywiście, że się jąkam, przepraszam. Nie chcę dziewczynki, nie chcę dziewczynki. Proszę się tym nie przejmować. Niech te osoby, później dowiedzieliśmy, że dziewczyny były wzięte do Niemiec, a tutaj samochody jednak szły do Michniewa. A że się dymy szły, no to dym to palą coś już. Ale dopiero się dowiedzieli, że zabijali i palili ludzi. Bo już było widać i czuć i w ogóle i sobie dowiedzieliśmy, że nasz mój ojciec też zginął. U takich Grabińskich, jak teraz jest cmentarz po drugiej stronie, już był puszczony, już był zwolniony, bo tam później to z oczu, kto przez okien oglądał, to mówi, że Malinowski był, wychodził i inny Niemiec go cofnął. I był rzeczywiście, tak jak był spalony, to żeśmy poznali po czaszce, żeśmy poznali, że był na całym wierzchu. Na tych innych kościach były kości mojego ojca. To był pierwszy dzień. Później płacz, później łzy i już. Ale był jeszcze później drugi dzień. To ten drugi dzień był inny. Ten był... Pamięta pani wieczorem, pierwszego dnia, jak przyszli partyzanci? Ja ich nie widziałam. Nie widziałam partyzantów. Na drugi dzień dowiedzieliśmy się, że byli. Że chłopcy byli z lasu. Że z lasu chłopcy byli. Ale tylko ja ich nie widziałam. Myśmy nie widzieli. Był płacz i siedzenie w domu. Ale zaczynam jeszcze tak. Czy poszliśmy w tego samego dnia? Nie. Tego dnia sobie nie poszliśmy, bo to były dymy, smrody, dymy takie. Na drugi dzień widziałam dopiero, że, bo mówili, że Malinowski był ostatni, że był zwolniony. Zwolnili go. I tego cofnął go inny Niemiec i był pchnięty na samy wierzch, na wierzchu był tak. I był czaszkę tutaj. Widzieliśmy, że to był nasz ojciec, że to był nasz status. Kiedy później przebierali te kostki i w ogóle to był jeszcze kawałek
żelówki czy kawałek zielonych spodni, bo nosił takie zielone spodnie, do, jak do lasu się nosi, tylko takie grubsze i buty z cholewami. I miał spodnie wpuszczone do tego. To były jeszcze takie żelówki gdzieś jakieś seczały. Ale ta czaszka tutaj, ta czaszka, tośmy wiedzieli, może dlatego, żeśmy wiedzieli, będzie, żeśmy słyszeli, że on już był zwolniony i znowu szczofnięty na wierzchu, że był rzucony. Do pierwszego dnia. A później drugi dzień, to wiecie państwo, że wtedy był no, z tym pociągami. Odwet za Michniów. To było drugiego dnia, to tego to już... Wtedy jak ten drugi dzień pani pamięta, co? Od rana, od zaraz, początku. Chwileczkę, tak. Ranośmy wstali, wiedzieliśmy, że Michniów jest obsadziony. Wiedzieliśmy, że jest obsadziony, już widzimy na łąkach, na polach, że są Niemcy. No ja mam widzieć, co teraz robimy. A był... Nie tak? Mogę jeszcze się cofnąć? Tak. Mogę się cofnąć, tak? Bo jakżeśmy wstali, tak, jeszcze wcześniej wstaliśmy o trzeciej czy o której, bośmy w ogóle może nie spali. I wracali chłopcy z lasu, mówi się, chłopcy z lasu. Od torów kolejowych, od łączy do Sojowa i od szosy krakowskiej, o przez tamte pola. I przyszedł do nas, wiecie, to był pseudonim Oset. Oset. Który pisał, był Oset, strzelił Niemca i poszedł, czy coś takiego było. Albo był Oset, wziął pieniądze i poszedł. Tak oni właśnie mówili o tym żołnierzu. No to były to nocy, były właśnie strzały, tak właśnie sobie przypomniałem, były strzały. Nie wiedzieliśmy, że to jest nalot, napad, czy napad, nalot. Napad to nieładnie powiedzieć na partyzantów, na pociągi. Wtedy właśnie były pociągi na tego obstrzeliwane i było napisane odwet za Michniów. To wtedy jak był ten odwet, to nam Niemcy wtedy pokazali odwet, wszystko, za głowy, za kajaki i przepraszam, za głowy, za kajaki, bo wiem jak do nas padli, to też. Jedną dziewczynę, drugą dziewczynę, miałem dwie siostry młodsze, to tego, i był brat, ten Władysław właśnie, i był brat Gienek, młodszy. I Kazia siostra, i Hania, i mama. Byśmy poszli, kiedy nas wypędzili, wyrzucili po prostu z domu. Tośmy doszli do mostu, taki most był drewniany na tym, przy rozach tam, przy szosie. Tośmy stali tam, no i tam właśnie Niemcy. Mama... Mama... była z nami też, tak. No i wtedy pytali, tak, stało kilku mężczyzn, gdzie pracuje, w domu, przy gospodarstwie, mówi jeden, pamiętam go, taki Stefan, stoi mój kuzyn, Heniek, nazywał się wtedy, brzydko, Dupak, bo takie nazwiska były, gdzie pracuje, na kolei, był w mundurze, na kolei. Pyta trzeciego, w gospodarstwie, w polu, był Heniek, kuzyn na kolei. No to, aż Niemców było coś dużo, tak, to nie był jeden, tylko byliśmy obsadzeni. Później Więczkowski, pamiętam, Stefan Więczkowski, też powiedział, że w gospodarstwie pracuje, ale on miał coś ze sobą, radio czy coś takiego miał ze sobą, trzymał tak w ręku. Nie wiem co to było, może do deski, nie pamiętam. No i później stoję ja, mówi, czy z tego domu, tak, gdzie pracujesz? W polu, na polu, mamy gospodarstwo.
No i później Kazia, młodsza moja siostra, pracujemy, Hania najmłodsza. I tego, no to zaczyna zapytać, a macie są krowy czy konie? Pytali o to, świnie czy są? I czy robimy w polu i czy oddajemy? Pamiętam, to dobrze pamiętam, czy mamy kontyngent, czy oddajemy? Więc mówię, że tak, oddajemy kontyngent. A zboże, tak, a świnie też, wszystko oddajemy. A pole od tego, czy w polu jest zrobione, jeszcze nie coś takiego pytam. No to tego tak. To my, dziewczynki, odsunęli nas na bok. Więczkowskiego odsunęli. Tego Tupaka, tak, bo na kolei, nie tego, też go nie wzięli, zostawili. Ale tak, ale myśmy jak poszli, tośmy się nie obejrzały, bośmy się bardzo bały, bo nie mogłyśmy przecież mówić ani nic takiego. Tyle pamiętam, żeśmy były otrzęsione, a nasza mama stała przed domem i wyglądała. Jak żeśmy przyszły, w domu bałagan, rozwalane wszystko, bo jak zwykle, no przecież trzeba było im musieli szukać. No i płacz. No a później słyszymy, przelają. Samochody jeździły w tą i z powrotem, jeździły w tą i z powrotem. I wtedy, o, tak, bo wtedy poznaliśmy głowę tatusia, że był strzelony, bo nam ktoś powiedział, wiecie, że już na pewno nie pamiętam, ktoś nam powiedział, że był puszczony, a później był strzelony. Tośmy poznali właśnie, że była ta czaszka, była na wierzchu. A tak, bo to był Grabińskich, a Gienek i Władysław, ten Gieniu to u Gilów gdzieś tam dalej. Dalej byli. A pierwszego dnia bracia zginęli? Drugiego dnia. A pierwszego dnia ojciec zginął. Tych braci jak wzięli z tego mostu, co ja nie mówię, to już ich nie było. To już nie wrócili. Dopiero się... strzelać i palić. Ale jeszcze padło południe, dlatego że my uciekałyśmy. Uciekałyśmy w kierunku lasu, tej leśniczówki. Dlaczego tej leśniczówki? Bo nam ten leśniczy nam się nie podobał. Właśnie to nieskończone nam się nie podobał, bo właśnie o tych chłopców. I oni byli później tacy nabożnuszeni. W ogóle to nie tak niedostępni. Ale tego leśniczego to ja już nie wiem, czy on był, czy nie był. Czy on jeszcze wrócił z tego szpitala. W każdym razie te panie, które były w tym i służąca jakaś, to były w leśniczówce. Bo kiedy myśmy uciekali później do lasu, ja zaczęli już strzelać, bo strzelali naprawdę strzały za strzałami i wie pani, i w powietrze. I tak było dużo tych strzałów, że tam nasza mama to była taka obtyła, trochę nie mogła, aleśmy uciekali w kierunku lasu. To właśnie to jest ta ulica, to jest ta droga. To jest właśnie ta. A dom stał tutaj, gdzie jest to zabudowanie tutaj jest. Tośmy tędy uciekali do leśniczówki. A później jeszcze dalej. I kiedyś uciekały mama, ja, Hania, Kazia. Kiedyś dojechaliśmy do nas, do Gajówki. Do Gajówki, bo tam była Gajówka, gdzie ginęło 7 dzieci. Chyba to 7 chyba było. To jeszcze się nie palił. To się jeszcze nie palił ten dom, bośmy minęli, ale moja mama się pyta, gdzie jest Kazia? No, Kazia biegła z nami, razem z nami, a nie ma tej pani. A to już strzelanina taka. Widzimy już, jak się dymi, jak się pali. Biegniemy. Hania zaraz jeden, wiem, że pantoflan mi zgubiła. Moja mama chciała wyjść, Hania chciała wyjść, mani dała. Jechaliśmy, biegliśmy długo. A tu już dymy. Wiemy, że się w Michniów pali. Dobiegliśmy
do takiej gajówki, ale to było, brzmi, pół godziny, może więcej niż pół godziny, gdzie wiedziałyśmy, gdzie uciekamy. Do takiej gajówki w lesie. To była las. Była tak las, to kawałek i była gajówka. Pamiętam nazwisko Buchalski, że tam był gajowy. Tam żeśmy się zatrzymali. Ale martwiliśmy się, moja mama się martwiła, bo jeden brat Zygmunt, tak, bo kiedy zginął Władysława, a Zygmunta nie było, bo on pracował w tym, tam przy tej gajówce, tam były jakieś wąwozy, jakieś, nie wiem dlaczego, tam pracował, tam czegoś. I to było w takich wąwozach, nie wiem co tam było, w każdym razie tam pracował. On został, no bo Zygmunt został też. Doszliśmy do tej gajówki, tam żeśmy się chwilę zatrzymali i poszliśmy dalej, bez pantofli. Bo nas ktoś poprowadził później, że tamten w koło, doszliśmy do Schredniowa. Ale nie do samego Schredniowa, bo jest taka ulica Leśna, teraz jest Leśna. Tam zatrzymaliśmy się u ludzi, na ludzie zatrzymali. Wiem, że ja przespałam tam nie wiem ile. Nie wiem, co moja mama robiła, co Hania robiła, bo ja usnęłam. A kiedyśmy wstały, to napiłam się czegoś herbaty czy mleka, nie pamiętam, to były szczegóły takie. I poszliśmy aż do torów kolejowych, bo tam jeden brat był żonaty. I przy torach, to się nazywała ulica, dawniej to ulica Leśna chyba. Nie wiem. Czy miała w ogóle nazwę. W każdym razie tam żeśmy poszli, żeśmy tam zatrzymali się. Jeden dzień, drugi dzień szukać pantofli, dlaczego płakać. A później zdecydowali, po kilku dniach mama zdecydowała, że pójdziemy, no tam nie mamy co mieszkać. Brat pracował na kolei. Beatowa nie pracowała wcale. I przyszliśmy pieszo, minęliśmy Michniów. Nie było już domu, nie było nic. Poszliśmy do następnych wsi, gdzie są Wzdół się nazywa. Bo tam byli znajomi ludzie i tam byli gospodarze bogaci. A ci gospodarze, niektórzy, jeden to był teścio mojego brata, i do nich żeśmy tak doszli. A tam na polach, za lasem, to był deputat rolny dla gajowych, dla leśniczych, więc tam było naszego pola trochę, więc tam było to żyta czy czegoś tam siane, nie pamiętam co było. I tam żeśmy się dostali do tych wdołów i tam żeśmy zostali na dłuższy czas. A w domu już nie było nic, wszystko było spalone, nie było nic. Nie było do czego wracać. A jak przechodziliście, jak dotarliście do Michniowa, pamięta pani ten obraz wsi spalonej takiej? Obraz wsi? Tak. Co się da powiedzieć? Czy to się da powiedzieć, proszę panią? Przede wszystkim był smród. Do lasu pani nie mogła wejść. Lasy pochłonęły wszystko. Nie mogła pani, trzeba było sobie usta zatykać. Nie było czym oddychać w lesie. Lepiej było na powietrzu, tylko tam, gdzie nie było wiatru. Było okropnie. Było okropnie. To było straszne. Jak widziałam punktaszkę mojego ojca. A później, dopiero później, kiedy chowali te kości, to były kawałek rękawa od koszuli mojego brata Gienka. Przecież to był młody chłopak, ja miałam wtedy 18 lat. Czyli to było okropne, to było okropne. To było straszne. Jak pani zobaczyła te kości i pani wiedziała, że to jest ojciec, czy później znaleźli koszulę rękaw od
Gierka, mojego brata, gdyby pod spodem był pieszczel. Tak chował, ale brat, jeden brat, który pracował na kolei, to się później wszystkim zajął, bo myśmy tego Srebrnego wrócili tam do tych znajomych, do wzdołu. Oni tam żeśmy się zatrzymali, a ten brat, który pracował na kolei, on się tu już później zajął kośćmi mojego naszego ojca, tych naszych braci. I prześladła i dopiero, no i on się tutaj, myśmy tu nie byli już. Myśmy już nie walczyli na to wszystko. Ale Państwo, przepraszam bardzo, ale że Państwo nie wyobrażacie, jakie to jest wrażenie, jak było wszystko i nie ma nic, nie ma rodziców, nie ma nic. To jest okropne, ale same te strzały, gdybyście słyszeli te strzały, albo taki karabin maszynowy, który tak się sypie, i to, albo całe serie. To nie można tego powiedzieć. Nie, ja nie chcę sobie nawet przypominać, jak to było. Ja je dzisiaj pamiętam, a te pojedyncze strzały, które właśnie wyglądaliśmy od nas, kiedy u Materków, tą panią Materkową, no to wiedzieliśmy później na podwórku, zabili, oni mieli sklep, a taki jeden z nich uciekał przez łąki, tak? Po co uciekał? Ale to i te strzały do niego, już widzicie, on już pada. I nie znowu widzicie, że tam gdzieś pada. To jak, wiecie co, jak na złym filmie. Jak w złym filmie, ale to film jakby był, to był jeszcze można było, ale tego się nie da. Nie da. I później co, i do psychologii. Nie ma tutaj nic, to była... U nas była stajnia, czy te opory wszystkie, bo tak się nazywa na wsi, prawda? To było murowane. No jeszcze trochę stało, ale te co drzewa, to już nie było nic, tylko same prochy i prochy i smrody. I smrody okrutne. Ale kiedy dowiedzieliśmy się właśnie, że w naszej stodole, gdzie była stodoła, jest... trzy osoby, czy ileś. Jedna osoba zabita, druga osoba, to znaczy już później po węglach, po kościach liczyli. Jedna osoba zabita, druga osoba zabita, trzecia osoba. Dzieciątko maleńkie wyskoczyło spod jakiejś kości. Opalone koseczki, czy nie koseczki, tylko wiedzieli, że dziecko. To jest zawiniątko jakieś było. To czekajcie Państwo, byśmy się dowiedzieli, to była tak. Młoda mama, jej mąż zginął pierwszego dnia. Na drugi dzień pojechał do wzdołu. Nie wiem tam, czy się jakoś dostali. To dzieciątko maleńkie było rodzone, trzeba było ochrzcić. Dzieciątkiem poszła tak. Babcia tego dzieciątka, mama tego dzieciątka, chrzestna matka, moja kuzynka przez drzwi, co mieszkali w drugim pokoju, co mieszkała u nas, mężatka jej, to tego, to ona. I wysoki chyba mężczyzna, to trzy czy cztery osoby tam były zabite w stodole. I kiedy mój ten, to była ta Stefcia, to, co dziecko miała, to była chrzestną matką. I później mi opowiada właśnie ten jej mąż. Mówi, że on, czy jak sobie wyobrażasz, kiedy mówi, ja wziąłem, bo było tak jakoś więcej, głębiej było, taka kosteczka, kosteczki wyskoczyły z tego. Zawiniątko takie, przecież to był ten Stefanek, był zabity. To było zabite z panu Bera, taki jeden do nich doszedł. Ta mama z dzieckiem, chrzestna matka, matka, babcia tego dziecka i jeszcze jakiś pan Obaja doszedł do nich. Tyle chyba było, jeżeli dobrze liczę. Jeżeli dobrze liczę, to tyle było w tej stodole zabitych. Bo oni pobyli we stodole, jeżeli wiecie, to jest 4 kilometry od nas, od Michniowa.
tylko nie wyrzucili. Tam ich sąsi, tam ich ludzie zatrzymywali, żeby nie szli do Mitewa po tym chrzcie tego dzieciątka. Bo taki wczoraj taka tragedia, że nie szli, ale oni szli, bo tutaj zostały dwoje dzieci tej chrzestnej matki znowu. Więc szli tutaj. I oni właśnie zginęli, doszły tutaj i tutaj zginęli w tej co dole u nas. Też co dole u nas zginęli właśnie. To dzieciątko, chrzestna matka, babcia i jeszcze doszedł pan Obara, podobnież sąsiad do nich jeszcze jakiś, czy był koło tej co dole, że uciekł do tej, koło tej co dole, że był, to był spalony. To proszę opowiedzieć o tej swojej przeszłości wojennej. Miałam pseudonim Burza. Nazwiska się wtedy nie istniało absolutnie. To miałam kontakt przez też takich osoby, które znałam, które wiedziałam, że to są swoje osoby. To mi podrzucili taką czy inną gazetkę, trzeba było jechać na przykład do Bodzendyna, czy do takiej apteki, specjalnie jechałam niby po leki. Do tej apteki jechało się do tego człowieka, któremu trzeba było, bo było na to hasło. Czy tutaj we Wstole na przykład też, to a przysięgę, tak, o tym może zacznę, przysięgę, byłam już wprowadzona, ale dopiero we Wzdole, jak żeśmy mieszkali, to w jednej pszenicy, pamiętam, taka młoda osoba, coś mi się zeznały, tam składałam przysięgę w pszenicy wysokiej takiej. Pamiętam tą panią, nawet pani Szafernie się nazywała, młoda osoba, to była, no to byliśmy. A tego, i co robiliśmy jeszcze? Tam, gdzie mieszkaliśmy, do sąsiadki chodziłam, tam miała maszynę do szycia. No i wieczorami biało-czerwone. Wieczorami dużośmy szyły tego, biało-czerwonych. Opaski. Opasek. Niech pani nie dopowiada, proszę bardzo. I proszę, tak, ale trzeba było to już rozwieźć też. Trzeba było gdzieś zanieść. Jeden taki przykład powiem, który już mi się bardzo nie podobał, jak się zrobiłam. Nie chodziłam, to w te doły wszystkie to jest taki w strojach ludowych bardziej, taki za paskach. Takie czerwone i czarne paski, wie pani, to jest taka, to jak taka peleryna duża, wie pani, to tam przede wszystkim to chodzili w tych wsiach, o tej Bodzentyn, w okolicach Bodzentyna, to w tym chodzili. Myśmy tego nie miały, tylko miałyśmy płaszczyki, miałam płaszcz na przykład. Zrobiłam tak źle. Aha, wieczorami szłyśmy u takich Zielińskich. No i każdy dla... Była melina, było miejsce, gdzie było wszystko schowane, gdzie było zabezpieczone, a później trzeba było rozwozić. Tutaj jak szłam do Bodzentyna, na cmentarz Wzolski, źle zrobiłam, ale tylko później wiedziałam. Chodzili wszyscy w zapaskach, a ja poszłam w płaszczu. I kiedy biorąc przeciwie koło cmentarza, miałam przejść do takiej pani, takiej peli, odnieść to, jadą motorem. Ale nic, dobrze przyjechali, chociaż nie było gorąco, bo nie powinna była być w płaszczu, bo obca. W tym dole to byłam obcą w tej chwili. Trzeba było zacząć nosić taką zapaskę, bo tutaj przeważnie chodzili w takich zapaskach, prawda? Pamiętasz może ty, że tak chodzili, a nic się nie stało. Do Bodzentyna jeździłam. W Kielcach w jednej aptece też byłam. Musiałam pojechać do Bodzentyna to kilka razy, dużo razy. Przeważnie do tej apteki. Miałam taki przypadek do Schedniowa. Ponieważ wcześniej chodził, u nas w Michniowie była tylko czteroklasowa szkoła podstawowa, trzeba było być albo w Ostrojowie, albo w Schedniowie. Więc ja myśmy stąd chodzić do Ostrojowa. Ale znaleźliśmy nauczycielki, gdy już byłam tam w tym dole i trzeba było się gdzieś dostać, to mi łatwiej było do Schedniowa iść mnie
niż tamtym osobom ze Wzdołu, czy tamtej wsi, bo znałam nauczycielki, znałam sukienniów beczyc, ostojów. I miałam taki meldunek jeden. To była przygoda bardzo, która mi nie zapomnę. Musiałam się spotkać z taką nauczycielką, starostecką, którą się do dzisiaj pamiętam, starostecką, żeby jej przekazać. Więc co? Miałam pantofle na pasku, takie brązowe. Miałam meldunek. Miałam się dostać tam, gdzie było dużo Niemców, na Pasterniku, tak się nazywa takie miejsce w Suchedniowie, na Pasterniku, do tej nauczycielki. No i tak mi ktośmy tam zrobili, chłopaki, bo to byli też chłopaki wtedy, nie? Wzięli tego, mój pantofel zdjęli, oderwali kawałek żelówki, bo była już żelweczka taka przybita, oderwali. Wsadziliśmy w cztery ten, bo im takim ten. I przybyli z powrotem jakoś tam, że mi zamocowali. To, że tam tylko miałam później trochę podważyć i wyciągnąć szydełkiem to. Poszłam tak między tych Niemców, to był taki pasenik, ta szkoła właśnie tam, gdzie szkoła podstawowa. I Niemców dużo. Samochody, jak to idzie się między Niemców. Idę do tych Niemców i pytam się, bo tutaj mieszka gdzieś blisko taka nauczycielka, jedna pani nazywa się tak i tak. A ja, dlaczego? Jaka ona? O, takie ma ciemne włosy, takie czerne i tego mi jest potrzebna. Chciałabym się widzieć z tą panią, czy panowie by mi pomogli, żebym ją tutaj gdzieś spotkała. Oni mówią, że no nie ma jej. A po co ci jest? Po co jest? Bo jest tłumacz, po co ci jest? No bo ona jest, umie szyć, a ja nie, jeszcze nie umiem szyć. Chciałabym, żebym, jakbym się umówiła, to bym się przychodziła tutaj i tego i bym się uczyła. I wiecie, wyskoczył pies, nie zapomnę. Taki olbrzymi mnie przewrócił. I wypadł mi ten pantofel, bo to był taki płaski ten pantofel, na paseczku tylko wypadł. Dlatego, ale się szybko podewam i tego mówię, pantofel to sobie wolniutko ten pantofel się zakłada na nogę, beto tego. No dobrze, więc przyszedł mi coś tam, ten Niemiec mi coś pomógł. No, byłam zgrabną dziewczyną, zresztą to wiedziałam czasem, że mi się tam coś mi się może oberwać. No, także było właśnie wszystko dobrze, ale to teraz to, żeby iść do tamtego budynku, ta pani na pewno tam jest, a to nie pyta, czy mi się co nie przewrócił, czy mi nie posłuchał, czy to był bardzo grzeczny ten Niemiec. Poszłam dalej do tej szkoły, bo tam nie było nigdzie pani starosteckiej. Chodzę, szukam, pytam tego, tamtego, niczego. I o niczym przyszłam, o niczym. Nie zatwiłam tej pani, ale taką przygodę miałam. A jeszcze jedno, pani Romano. Jak pani mówiła, że tego drugiego dnia pacyfikacji przyszedł osed do was i co on mówił? Przyszedł, tak, że właśnie, że jest, tak. Ale że musi pani osed, wie, że osed jeżeli, jak przyszedł. Osed, to właśnie tak, to właśnie była taka gadka, był taki podminowany, taki zadowolony, że tylu Niemców zabili, bo był, przyszedł od tego, że... No, że się odpłacili za Michniów, bo nawet to gdzieś te napisy były, prawda? Była mowa, że napisy były, to za Michniów. Tak. Ale to byli bardzo zadowoleni, bo to tutaj natłukli swoich Niemców. Też natłukli swoich Niemców tutaj. No, a potem co wy sobie myśleliście o tym? Słucham. A co wy sobie o tym myśleliście? Słucham. A co wy potem o tym sobie myśleliście? Co myśmy robili dalej? Nie, dalej co myśleliście o tym? Że on o tym wszystkim, no co mamy myśleć? No co było, jak nie było nic. Nic, trzeba iść, pomóc, żeby zjeść, żeby był obiad, czy żeby coś, żeby... No naprawdę, bo tutaj to, co było zasiane, czy to było, to rosło, ale wtedy to nie było, tylko byli obcy ludzie. O tyle krewni, o tyle troszeczki, że byli teściowie właśnie mojego brata jednego Stanisława, co był później w Oświęcimiu.
Tak żeśmy pomagali tam w polach. Tam we Wzole. Długo. Tam to są gospodarze tacy taki bogatsi. Tam nie są piaski, tam jest glina. Tak mówią właśnie na tą ziemię, że to jest glina, inaczej się Boże w ogóle hoduje. I świnie ich robi i to wszystko. Także no tam im pomagaliśmy w polu, tak co myśmy pomagali. Ja ta pani lubiła czyściutko w domu, a ja lubiłam sprzątać, to często byłam zadowolona, bo w pole nie poszłam, a wolałam być w mieszkaniu robić. No i do czasu tak byliśmy na tym, aż sklep zaczęli, Polska zaczęła trochę żyć, ludzie zaczęli żyć. No i odmykała się spółdzielnia, nasz sklep i zaraz mi ten gospodarz, to był sołtysem, Romcza mówi, chodź do mnie, popiszemy sobie tej trochę, chciał mnie wziąć matematykę, czy umiem mnożyć, czy jak, dobrze jest. Bo mi załatwił pracę w sklepie. No to super. Więc tam pracowałam długo i dobrze. Bardzo dobrze. Bo byłam opiekuńcza dla małych dzieci, które przyszły po cukier, albo taki, albo taki, albo który chusteczkę nawiązać i wszystko zapakować. No byłam opiekuńcza, bo kocham dzieci bardzo. Kocham bardzo dzieci. Więc jak dziecko przyszło do sklepu, było dobrze obsłużone. Tam pracowałam i tam mi bardzo dobrze szło. Ale rok, dwa wyszłam za mąż, tam w Zole i wyjechałam do Skarżyska. Wyjechałam do Skarżyska. Tam żeśmy mieszkali, mieszkałam dotychczas. A tej to już było później, no, coraz lepiej, ale szkół nie skończyłam. No i byłam. Czy mieliście pretensje do partyzantów? No, mieliśmy pretensje wtedy o ten pociąg. No tośmy mieli, to ludzie mieli, tak, to ludzie mieli pretensje o to, bo za Michniu, no to pokazali Michniowowi. Tym pokazali, co zrobią z Michniowem. Ale pani, która sama była w partyzantce, to wtedy jak Oset przyszedł i to pani powiedział, to co sobie pani pomyślała? To bym pomyślała, no cóż, wojna. Wojna, pewnie, że każdego szkoda, co ginie. Nie było domu, nie było nic. No, ale to jest przysięga, ale to jest ich rola. Tylko powinno być chyba umiarkowanie, mi się wydaje, że w takich sytuacjach, gdzie strzela, gdzie zabija, gdzie działać. No działać musieli. Ale może za dużo, może za odważnie, tak mi się zdaje. No jakby pani była, poszła no na tak, taką akcję, co by no właśnie, co by trzeba zrobić i musić, prawda? No to właśnie to jest bardzo trudne, proszę pani, jak się bierze na swoje sumienie, prawda? Bo się tam jakieś przyrzeczenie się składa, prawda, że będę biednie pracować, nawet w tych placówkach naszych, to przecież to było. To była przysięga, to było przyrzeczenie. No to się szło i gotowe. Ja tam za dużo nie chodziłam, ale ludzie, którzy pracowali dłużej i może mieli i ważnie lżejsze warunki, bo ja to musiałam jeszcze pomagać mamie, żeby było to w pole i z gospodarzami, żeby jeszcze tam zarobić. To może się mniej udzielałam, ale kto musiał, to musiał nawet. A ci, co zabijali? Wojna. No tak się w tym mówiono, no bo wojna, prawda? Tylko, że tam ludzie giną, a często niewinni. A czy to było też tak, że po prostu no jak był pierwszy dzień pacyfikacji i nie ma tego całego, nie ma tych 70 lat potem. Jest pierwszy dzień pacyfikacji, mordują tutaj ludzie, przychodzą partyzanci. Nie wiem, co oni czują. Nie wiem. Bo to ciężko jest, bo to trudna sprawa. Przysięgę składał, idzie. A że ludzie giną. To jest ciężka sytuacja, bardzo przykra. Dobrze, że nie musiałam być w takich. A mężczyźni gdzie musieli być? Nie daj Boże wojny.
Nie daj Boże wojny, nie daj Boże takiej sytuacji.